No witam wszystkich. No tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, nie spodziewałem się, że to będzie no, stosunkowo gładkie zwycięstwo, bo tam sety bodajże 21, 16 i 18 to nie jest jakaś zacięta walka. No, powinno być tak naprawdę 3-0, gdybyśmy nie wypuścili tej drugiej partii, bo tam bodajże prowadziliśmy 17-12 i nagle taka dekoncentracja się troszeczkę wkradła i nas doszli, bo to też są przecież bardzo dobrzy zawodnicy, oni też potrafią grać w siatkówkę. No bardziej doświadczeni od nas, bo tam średnia wieku chyba najwyższa w lidze, także ma kto grać i trzeba na nich uważać. No cóż, oni na razie nie prezentują jakiejś wybitnej formy. Liga to pokazała, pierwsze 3 czy tam 4 kolejki trochę się męczyli, coś tam wygrali, ale ciągle się męczyli. Ostatnio porażka, dzisiaj też porażka. Może też miało to wpływ, że grali we wtorek, a później grali z nami w czwartek, jednak wiadomo, że są to wiekowi zawodnicy, tam nikomu nie zaglądam w PESEL, ale no wiadomo, może nie zdążyli się tak bardzo zregenerować jak my, dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się na bardzo ciężkim terenie wywieźć 3 punkty. Już po raz kolejny. No przede wszystkim bardzo dobry start, tak jak wspomniałeś, i to nas cieszy, bo każde zwycięstwo buduje pewność siebie zespołu i tak samo było dzisiaj. Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania, bo drużyna z Bielska ma bardzo dobry zespół i też nie ukrywają celów na ten sezon, czyli walkę o awans. Tym bardziej, że ostatnie spotkanie przegrali u siebie i dlatego spodziewaliśmy się, że będą chcieli zrehabilitować się za poprzednią porażkę. No i mimo tego, że wynik może tego nie mówi, to pierwszy set tylko na początku odskoczyliśmy, a później już był punkt za punkt i tak naprawdę końcówka należała do nas i to indywidualne umiejętności tu w trudnych sytuacjach na wysokiej piłce zadecydowały o tym, że wygraliśmy tego seta. W drugim secie mogę powiedzieć, że przestaliśmy zagrywać i czekaliśmy, bardziej rozwiązania taktycznych szukaliśmy, aniżeli naszej agresywnej zagrywki, stąd też taki wynik. No i powiedzieliśmy sobie od trzeciego seta, że musimy naszą bez taktycznej zagrywki, natomiast naszą najlepszą zagrywkę żeby odrzucić przeciwników od siatki i próbować coś blokować. Kiepskie nastroje, no bo mamy 0 punktów po 2 meczach, gdzie naprawdę liczyliśmy na jakąś zdobycz, szczególnie w tym meczu wtorkowym, kiedy teoretycznie powinniśmy zapunktować. Dzisiaj Nysa, wiadomo, klasowy przeciwnik, było trudno, ale te mecze jakby bardzo podobne i bardzo my zagraliśmy na bardzo podobnym poziomie. Jeden set wygrany to jest za mało, to jest nasza gra falowała i to jest za mało, żeby wygrać z takim przeciwnikiem. Już nie mówię nawet o wygraniu, ale zdobyciu jakiegoś punktu. No, w tych meczach musimy jednak grać, wspiąć się na wyższy poziom tyle nam pozostaje. Liga jest jeszcze długa, ale bardzo ważny jest start i my chcieliśmy wystartować dobrze. I to nam się udało po tych 2 meczach, chociaż też uważam, że w Krakowie powinniśmy wygrać za 3 punkty w tej drugiej kolejce. No, teraz 2 kolejki mamy za nami. Nie mamy punktów, ale no cóż, będziemy walczyć. W przyszłym tygodniu jedziemy do Wrześni na bardzo trudny teren i tam też nie będzie łatwo. Generalnie jakbym miał ocenić naszą formę, to ona troszeczkę odbiega od ideału. Nawet sam po sobie czuję się i widzę, że to nie jest to, co ja bym chciał prezentować. Wiem, że jeszcze mam głębokie rezerwy. Myślę, że każdy z nas, przede wszystkim na zagrywce, każdy ma z nas rezerwy, bo to, co prezentowaliśmy przez pierwsze 2 bodajże, czy chyba 2 sety, no to trochę za słabo na taką drużynę. Jeżeli Jarek Macieńczyk będzie miał przyjęcie w okolicach 70%, to będzie nas rozrzucał. Akurat tego seta udało się wygrać, co dziwne, ale no musimy poprawić tą zagrywkę i wtedy na pewno nasz blok będzie bardziej skuteczny, bo naprawdę mamy kawoblok. Zeszły sezon pokazał, że drużyna z Suwałk tak naprawdę, na którą nikt nie liczył przed playoffami, powiedzmy sobie szczerze, i wygrała, zasłużenie wygrała tą ligę, dlatego my teraz już nie patrzymy w ten sposób długoterminowo, tylko do każdego meczu próbujemy się przygotować jak najlepiej i wiemy, że jeszcze mamy rezerwy w naszej grze i mamy nadzieję, że do tych playoffów będziemy mieli najwyższą formę naszą. Myślę, że jest widoczny brak Olka, natomiast tutaj jakby brakuje tej zmiany takiej, no chociażby na chwilę za naszego atakującego Mateusza, który no, czasami może by z boku patrzeć na to, jak to wszystko wygląda. Oleg oczywiście jakąś tam
gwarantuje jakość w ataku. Mateusz nie jest gorszym zawodnikiem, natomiast jest nowym w tym zespole i musi się wkomponować jeszcze. Troszkę na niego spada taka odpowiedzialność teraz, bo wie, że też nie ma jakby manewru za sobą zmiennika. I też myślę, że nie ma co mówić, że on gra słabo, to my gramy słabo. My po prostu jako zespół gramy słabo i musimy z tego się podnieść po tych porażkach. Myślę, że jak my jako zespół będziemy grać lepiej, to Mateusz wspomniany też będzie grał lepiej, każdy z nas będzie grał lepiej i zawodnicy na środku i na skrzydłach i rozgrywający, każdy będzie grał lepiej, bo zespół będzie grał lepiej. I tyle.